witamy w salonie piekarniki parawa.com. Kolejna prezentacja i właściwie takie najprostsze, można powiedzieć, urządzenia, które tutaj mamy, czyli baterie kuchenne, ale często wchodzimy z Wami, a szczególnie ostatnio, w pewien, że tak powiem, spór. Na czym spór wygląda? Przede wszystkim przychodzicie dzisiaj i chcecie, no głównie jeżeli jakieś pytania tutaj padają w Waszą stronę, jaka to ma być bateria, to odpowiedź jest taka dosyć prosta, czarna. I rzeczywiście jest taki trend, no głównie klienci, Wy jesteście pod taką presją też projektantów, takiego powiedzmy stylu, żeby wszystko w tej kuchni dzisiaj było czarne, w tym i bateria. No dosyć często stajemy tutaj w opozycji do tej informacji, że to ma być bateria czarna. Staramy się przekazać Wam plusy i minusy baterii takich właśnie lakierowanych, czarnych i baterii chromowanych, baterii stalowych. I dzisiaj no pokażemy, jak mniej więcej wygląda taka prezentacja, taka powiedzmy rozmowa i te argumenty, które przedstawiamy klientom podczas wizyty i wyboru baterii. Ale jednak zanim, czy to ma być bateria czarna, czy chromowana, czy biała, czy stalowa, to troszkę inaczej zabieramy się za prezentację tej baterii. Bateria przede wszystkim musi być wygodna. Z baterii czy z lewozmywaka korzystamy, nie wiem, kilkanaście, kilkadziesiąt razy dziennie, no dosyć często jest woda, jest wokół tego troszkę, powiedzmy, też brudu. Musi to być wygodne, musi być to łatwe do utrzymania w czystości. Żywotność tej baterii też musi być dosyć duża, bo pracuje w takich, bym powiedział, że ekstremalnych warunkach. W naszym salonie jest około 100 baterii, tu wybraliśmy raptem około 20, tak żeby, powiedzmy, takie najważniejsze argumenty Wam przekazać. Dobrze, no to jaka to ma być bateria? Przede wszystkim wygodna. Baterie, które polecamy, to baterie głównie ze sterowaniem na górze. Tak? Widzimy tutaj to pokrętło mieszacza, pokrętło sterowania baterią jest na górze. Dzięki temu możemy czy prawą, czy lewą ręką sobie sterować, czy bokiem dłoni, czy nawet tutaj przed ramieniem. Chodzi o to głównie, że jeżeli mamy ręce, dłonie zajęte, brudne, no to na pewno takie sterowanie na górze ułatwia nam sterowanie całą baterią. Kolejna rzecz, no to baterie polecamy takie, które mają wyciągane wylewki. No i ta akurat ma wyciąganą wylewkę. Zobaczmy, jak to wygląda. Jest to taki wąż oczkowy, elastyczny. Dosyć jest to bardzo istotne. Dzięki temu, że ten wąż, który tutaj doprowadza wodę, jest elastyczny, ta bateria praktycznie sama zjeżdża z powrotem. To jest dosyć istotne, bo czasami ten powrót tej wylewki jest dosyć trudny w wielu bateriach, ale dzięki temu, że bateria ma taki kształt, jak tutaj widzimy, czyli ona jest pod takim lekkim kątem, to swobodnie sobie wraca ta wylewka z powrotem. Następna rzecz to jest, jak ta wylewka wygląda, czyli przede wszystkim ona jest, bym powiedział, że ergonomiczna, trzymamy ją dosyć wygodnie. Jeżeli chcemy no, gdzieś dolać wody, tudzież opłukać na przykład komorę, czy opłukać, powiedzmy, garnek po ziemniakach przed włożeniem do zmywarki, robimy to w taki bardzo intuicyjny, prosty sposób. I też no, dzięki temu, że ten wąż elastyczny, ta słuchawka tutaj pracuje całkiem swobodnie. Natomiast trzeba pamiętać, widzicie taki tutaj przycisk na baterii i zobaczcie tutaj, jak wygląda ten perlator, który jest pod spodem. Jest on podwójny, czyli po środku leci nam strumień taki jednorodny, powiedzmy, jeżeli chcemy, żeby włączył się prysznic, czyli bateria działa z większym ciśnieniem i to jest szczególnie istotne właśnie przy opłukiwaniu komory czy opłukiwaniu garków po ziemniaków, to widzimy takie tutaj dziurki na zewnątrz, wtedy wciskamy ten przycisk, on pod wpływem ciśnienia się blokuje i z większym ciśnieniem ta woda nam leci z tej słuchawki. Co jest takiego istotnego, jeżeli chodzi o kształt tego perlatora? Nie widzimy tu takiego miejsca, często te perlatory odkręca się za pomocą klucza, żeby je, powiedzmy, odkamienić, jakoś wyczyścić, no ta bateria też się może gdzieś tam w perspektywie czasu zakamienić. Nie musimy używać żadnego narzędzia, tylko normalnie bez użycia narzędzi możemy ten perlator odkręcić, dać do jakiegoś roztworu odkamieniacza, żeby ten kamień nam się tutaj rozpuścił, żeby ta woda swobodnie z tego perlatora wypływała. Zobaczmy, jak to się robi. Przekręcamy. Tak, czyli całkiem prosta operacja. Ona może być z biegiem czasu oczywiście trochę trudniejsza. Jeżeli ten kamień się troszkę osadzi, to będziemy musieli się tutaj troszkę bardziej gimnastykować z tą końcówką. Ale dosyć szybko tak normalnie się to robi. Następna bardzo istotna rzecz, jeżeli chodzi o tą baterię. Przede wszystkim bateria, jak widzicie tutaj różne kształty tych baterii. Bateria nie jest za wysoko.
więc na pewno nie będzie pryskać wodą. Widzicie mniej więcej, no tak trzeba założyć, powiedzmy, że to jest dno z lewo zmywaka, więc to jest taka odległość. Są baterie, no, gdzie ten perlator jest znacznie, znacznie wyżej, czy choćby tego typu baterie, czy tego typu baterie, także to też nie jest bez znaczenia. Ale też nie jest bez znaczenia to, że swobodnie tutaj wchodzi bardzo duży garnek, więc taka, no, według nas optymalna bateria. I ta bateria, jeżeli chodzi o wykończenie, jest akurat chromowana i tu tak w kontrze do tych baterii lakierowanych, to na pewno jeżeli chodzi o materiał chrom, czy też stal, no w szczególności chrom, jest to materiał, który jest najłatwiej wyczyścić, on najmniej zbiera brudu i też w przeciwieństwie do baterii lakierowanych, tutaj zrobimy takie zbliżenie na jedną baterię lakierowaną, która jest u nas na ekspozycji, no niestety ten lakier może dosyć często odprysnąć, jeżeli uderzymy garkiem, także ja polecam w szczególności chrom w pierwszej kolejności, jako najbardziej taki użyteczny i właściwy materiał do kuchni. To jest nasza najczęściej sprzedawana bateria i myślę, że taka bateria, no, mająca najfajniejsze takie cechy użytkowe. Jednakże, jeżeli byście szukali troszkę innych baterii, bo macie inne potrzeby, no wracając choćby do tego koloru czarny mat, no to też są takie baterie, które mają to sterowanie, powiedzmy, na górze i mają tą funkcjonalność tej baterii. To jest taka troszkę mniejsza bateria, jest w czarnym macie. Także jeżeli, no, design już wymaga, żeby to była, musi być i wymaga ten design, żeby to była czarna bateria, też są takie odpowiedniki tej baterii. Zobaczmy pozostałe baterie, jakie mają funkcjonalności. No oprócz tego, tej kwestii, powiedzmy, pomijmy tą kwestię koloru, ale jak innymi bateriami się steruje. No była pewna moda, może już troszkę taka przemijająca, na baterie takie ze sprężynami. To jest kwestia designu, no tu jest taka masywna bateria, raczej bateria na wyspę. Jest to wersja większa, jest też wersja mniejsza. Mówię, już raczej przemija chyba ta moda na te baterie, bo coraz mniej zapytań, coraz mniej projektantów projektuje takie baterie. Bardziej jeżeli chodzi o ten kształt odwróconej literki U, no to już są tego typu baterie. I tutaj w przeciwieństwie do tych baterii takich sprężynowych, no, mamy pewien ograniczony zasięg, a tutaj też są normalnie wyciągane wylewki i też te perlatory są podwójne z funkcją prysznica. Tak? Widzimy taki przycisk, więc cała funkcjonalność jest też całkiem fajna. No, tutaj mamy taką baterię nieco bardziej masywną w kształcie literki U, wyciągana wylewka, przełącznik strumień prysznic. Tutaj zaś mamy taką baterię odwrócona litera L, też wyciągana wylewka, też przełącznik strumień prysznic. No, te wszystkie elementy gdzieś tam są w mniej wygodnym miejscu, jak w tej baterii, o której zaczęliśmy. Czy to właśnie przełącznik tego perlatora, czy wyciąganie wylewki, czy sam sposób sterowania jest mniej wygodny. Ale jeżeli pasuje Wam do koncepcji, to no da się, że tak powiem, z tą baterią na pewno żyć. Także to nie jest wielki dramat, wybór takiej baterii. Inny problem, który zaś może Was spotkać, oprócz wyboru samej baterii, koloru baterii, to jest to, że bateria może być pod oknem. I co się wtedy dzieje? Bateria wtedy ma zupełnie inną mechanikę. Tak, no, jest pod oknem, no i coś trzeba zrobić, bo okno się otwiera, a w świetle tego okna jest bateria. Jeszcze tak może wrócę trochę do argumentów tej baterii pierwszej, ponieważ ona ma sterowanie na górze. Często tą baterię wykorzystujemy umieszczając między, jeżeli okno ma dwa skrzydła, to między skrzydłami akurat się otwiera i wtedy nie ma takiego jakiegoś, powiedzmy, elementu bocznego, więc zajmuje stosunkowo mało miejsca. Ale jeżeli w innym przypadku, jeżeli no mimo wszystko jest kolizja z tym oknem, jest kilka rodzajów baterii i kilka rodzajów mechanizmów tych baterii. Tutaj jest, powiedzmy, bateria chowana, kiedyś bardzo popularna, teraz też troszkę mniej. Ja nie jestem zwolennikiem tej baterii. Przede wszystkim, no, mamy tutaj około 6 cm, więc na to musimy uważać, jeżeli decydujemy się na taką baterię. Czyli musimy wiedzieć, jak wysoko jest to skrzydło okna, powiedzmy, od parapetu, czy rzeczywiście kupując taką baterię, czy ona się zmieści, bo były przypadki, dużo takich przypadków, no, że kupujemy baterię podokienną, ona w efekcie końcowym się i tak nie mieści. Do tej baterii jest osobne sterowanie, mniej więcej też o tej samej wysokości. Nie do końca polecam, ale to zaraz powiem, dlaczego polecam inne troszkę baterie. No, może Wam się spodoba akurat taki design i taki sposób działania tej baterii. Co ciekawe, bateria ma też wyciąganą wylewkę, pomimo tego, że jest podokienna. Zupełnie już nie polecam baterii takich łamanych, też kiedyś była moda na to, natomiast te wszystkie ruchome baterie, w sensie wsuwane, łamane, no też potrzebują troszkę wysokości, no one gdzieś tam w tym kontakcie z wodą i z osadem, który pozostaje po wyschnięciu wody, no powoduje, że te baterie dosyć szybko
ulegają uszkodzeniu. No czyli jaka bateria podokienna powinna być według nas? Bateria, która ściąga się z korpusu. Czyli taka bateria jak tutaj. Ok, bateria ściągana z korpusu, też jest ciekawe, bo sterowanie na górze, wyciągana wylewka, przełącznik, strumień, prysznic i to dosyć taki, powiedzmy, spory i nawet podwójny jest ten prysznic. Natomiast no, główna zaleta tej baterii to jest ściąganie z korpusu, czyli tą baterię na potrzeby otwarcia okna możemy położyć w komorze z lewozmywaka. I zajmuje raptem te wężyki, które nam tutaj wystają, około 3 cm, czyli no stosunkowo niedużo w stosunku do tych baterii wcześniejszych, więc no według mnie jest to najlepszy możliwy wybór tego typu baterii. Jakiej baterii możecie jeszcze potrzebować? No ostatnio takie są popularne baterie, może nie same baterie, ale popularna jest filtracja wody. Czyli mamy wodę filtrowaną, no i to jest fantastyczna sprawa. Mogą być to filtry osmatyczne, zwykłe filtry węglowe. Dzisiaj na tym się nie będziemy skupiać, bo od tego są specjaliści, którzy takimi filtrami się zajmują i uważam, że to jest osobna w ogóle dziedzina, dobór takich filtrów i takich filtrów należy szukać u specjalistów, którzy się tym zajmują. Natomiast mamy też takie baterie, które są przystosowane no, nie tylko do wody ciepłej, zimnej, ale też do wody filtrowanej. Widzimy tutaj taką baterię i ona no, widać, że jest troszkę inaczej skonstruowana. Przede wszystkim ma dwa takie elementy, którą sterujemy sobie tutaj dopływem wody, zimna, ciepła, czyli tak jak w standardowej baterii, ale mamy dodatkowy element i to już jest sterowanie wodą filtrowaną. I widać na końcówce tej baterii, widzimy, że są właśnie już dwa perlatory, jeden do zimnej, ciepłej, drugi do wody filtrowanej. Natomiast nowością zupełnie w takich bateriach, bo te baterie już są od jakiegoś czasu na rynku, natomiast nowością zupełną to jest wyciągana wylewka. Czyli pomimo tego, że mamy no, gdzieś tam w środku dwa wężyki, udało się je schować, to jeszcze jest wyciągana wylewka, co jest no, według mnie bardzo wygodne. Powtórzę jeszcze raz te argumenty, czyli dolanie gdzieś tej wody, powiedzmy, do garka, do wazonu, gdzieś dalej, czy opłukanie samej komory. Ja sobie osobiście nie wyobrażam nie mieć baterii z wyciąganą wylewką. No i też takie argumenty staram wam się przekazać. Wrócę jeszcze do tych argumentów dla baterii chromowanych i też czasami no, wam, jak szczególnie panią tutaj przytaczam te argumenty. Oprócz tych takich argumentów związanych z czystością, z większą wytrzymałością w stosunku do baterii lakierowanych, no ja osobiście uważam, że bateria to jest taka biżuteria kuchenna. Tak? Ona musi się wyróżniać, musi trochę błyszczeć, musi ta estetyka być taka troszkę wyrazista i no, chrom wydaje mi się takim, powiedzmy, najlepszym kolorem, ale też jeżeli chodzi o tą biżuterię, to pokażę wam za chwilę takie baterie, które rzeczywiście są biżuterią. No, przepiękne baterie i właściwie jedna z tych baterii to jest no, najładniejsze urządzenie, które, czy najładniejszy produkt, który tutaj u nas w salonie mamy i sprzedajemy. No mówiąc o tej biżuterii, to miałem na myśli głównie firmę KWC, prestiżowa szwajcarska firma z dużymi tradycjami. No zobaczcie, jak te baterie wyglądają. No dla mnie to jest osobiście no, rzemiosło, ale takie najwyższej próby i jeżeli chodzi o jakość, i jeżeli chodzi o design. Tak w ramach ciekawostki, no moją ulubioną baterią z tej całej serii jest bateria Ewa. Zobaczymy na zbliżeniach, jak ta bateria dokładnie wygląda, ale tak w ramach ciekawostki, bateria od 60 lat jest robiona w ten sam sposób, więc no przetrwała tyle lat, tyle powiedzmy trendów się zmieniało, a ten design taki niepowtarzalny, proporcjonalny, taki płynny, elastyczny pozostał i do dzisiaj się cieszy no, taką powiedzmy dużą renomą. Bateria oprócz samego kształtu pięknego, symetrycznego, ma też wyciąganą wylewkę, więc nie zapomniano o tej funkcjonalności. No i co ciekawe, jest też bateria czarna i biała, tak? To jest ten trend, powiedzmy, najnowszy. No ale mimo wszystko ten chrom wydaje mi się, że tu oddaje najwięcej uroku. I te odbicia po tych obłych liniach no, robią na pewno duże wrażenie. Młodszą baterią jest bateria Zoe. No, powiedzmy, też taki design bardzo płynny. Też wyciągana wylewka, a te baterie też występują, no już takie powiedzmy gadżeciarskie z oświetleniem, czyli świeci nam się tutaj
wokół tego perlatora, więc ten strumień, który płynie, też jest jednocześnie podświetlony. No to już powiedzmy są takie gadżety. Ja osobiście czasami krytykuję w wielu przypadkach, w wielu urządzeniach takie rzeczy zbyteczne, ale jeżeli kogoś to tak bardzo cieszy, to oczywiście takie baterie w takich wariantach można kupić. Ta bateria też nie jest takim tradycyjnym mieszaczem, tylko jest z elektrozaworem. Widzimy tutaj, zmienia się kolor. W zależności od tego, jaka woda będzie płynąć, czy to powiedzmy bardziej ciepła, to oczywiście kolor czerwony. O, idąc w dół, o, niebieski, to jest woda zimna. Jeżeli szukacie zatem elementu, który będzie w waszej kuchni, w waszym domu takim kluczowym, powiedzmy, jeżeli chodzi o design, zobaczcie na tę aranżację, gdzie cała kuchnia, powiedzmy, jest w jednolitym kolorze, a ta bateria zwraca taką największą uwagę. Właśnie bateria często chromowana i tak wasz projektant, czy sami zadecydujecie, żeby ten element akurat, nie lampa, czy nie inne elementy były kluczowe, tylko bateria, to akurat KWC jest tutaj najlepszą propozycją, żeby taki element wam na takim właśnie poziomie prestiżu, jakości i designu dostarczyć. Dzisiaj chciałem wam pokazać niewielki wycinek baterii, które jest w naszej ofercie. Baterie, powiedzmy, takie nasze najbardziej popularne, czy to pod względem designu, czy to baterie takie najbardziej funkcjonalne. Tych baterii jest dużo więcej. Baterie zyskują dodatkowe funkcjonalności, jak na przykład podają nam wodę gazowaną, podają nam wodę chłodzoną, podają nam wodę podgrzewaną, więc rosną te funkcjonalności baterii. Myślę, że o tym będziemy mówić w następnych filmach. Ja na dzisiaj dziękuję i zapraszam do kolejnych filmów.